To jest wyraz pewnego podziękowania tym osobom, którzy w sposób szczególny znaczną część swojego życia zaangażowali na działalność społeczną. Tak naprawdę ten dzisiejszy wieczór jest podziękowaniem dla wszystkich mieszkańców, którzy aktywizują się, działają w różnych organizacjach, wspierają wszelkie działania, które służą innym. A zatem poznajmy tegorocznych laureatów tytułu Aktywny Lokalnie. Od 1990 roku nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Lusowa, godnie reprezentując jej mieszkańców i dbając o wygląd oraz rozwój tejże miejscowości. Całe życie związany z Ochotniczą Strażą Pożarną. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę laureata tytułu Aktywni Lokalnie, pana Mariana Walczaka. Lusowo dawniej to było tam 600 ileś ludzi. Naprawdę się zmieniło dużo, bo te wszystkie drogi, chodniki, no wszystko, szkoły, wszystko. Także to się przewróciło, jakby powiedzieć, do góry nogami, nie? Naprawdę, że ja zawsze mówię tak, że jakby moi rodzice wstali, to by myśleli, że są w Ameryce. Pan Marian, wiadomo, że jest tu praktycznie od samego początku Lusowskiej Straży Pożarnej. No i po kolei każdego z tych młodszych, jak i swoją rodzinę, swoich synów i każdego z nas, no po kolei tym zarażał. No każdy z nas jako dziecko chciał być strażakiem, my też. No i od kogoś się musimy uczyć, tak? Uczymy się od naszych starszych kolegów, którzy nas w to wszystko wprowadzają, nie? To jest początek, fundamenty, tu wykopy, jeszcze rury, pusto, tu już zwożenie materiału. Tu jest. I tak się to wszystko zaczynało. Remiza to była tylko taka szopka. Gdzieś tam, po jakiejś tam bydlętach, jak to zostało, była szopka. Po tej szopce została rozbudowa świetlicy. Przy rozbudowie świetlicy powstał nam z boku taki garaż. A marzeniem zawsze było naszym, żeby nasza straż miała też piękną remizę, bo zazdrościliśmy innym, że takie piękne mają, a my tutaj w takiej szopce siedzimy. Z sołtysem jestem od 28 lat. No, to jak w silniku, musi być iskra, żeby zapaliła. A potem reszta już się dzieje. I tutaj tak samo z ludźmi, nie? Bo to człowiek rozmyśla, co trzeba jeszcze zrobić, co trzeba poprawić, nie? Jeszcze jest dużo zrobione, ale jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, nie? Ale ja, jak coś trzeba było, to nie to, że ja tylko chciałem pracować palcem, ale ja sam zabierałem się za robotę i robiłem. A jeżeli ja zacząłem robić, to inni pomogli. No, mnie tam się podoba. Zawsze mówię, że Lusowo jest najpiękniejszą wsią w Polsce. Zaangażowany w życie społeczności lokalnej gminy Tarnowo-Podgórne, w szczególności Baranowa i Przeźmierowa, zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i samorządowym doświadczeniem. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pana Krzysztofa Bartosika, laureata tytułu Aktywni Lokalnie. Krzysztof jest przede wszystkim taką osobą, która słucha ludzi. To też wynika z takiej skromności, którą ma w sobie, że jakby on jest mniej ważny, a ważni są inni ludzie wokół niego. I przez to był taką osobą, która naprawdę, proszę mi wierzyć, do której można było dzwonić o każdej porze dnia i nocy, z każdą prośbą, i on natychmiast rzucał wszystko, wszystkie sprawy, które miał jakieś tam swoje, żeby pomóc tobie lub komuś innemu. Bardzo zaangażował się tutaj w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Został radnym. Dzięki temu mógł realizować wiele bardzo interesujących projektów i wiele rzeczy, które w tym osiedlu powstało dzięki Krzysiowi. Potrafił zdobyć przychylność radnych, potrafił zdobyć przychylność wójta do swoich pomysłów i je realizował.
wszyscy zapędzeni, zalatani, traktowali to osiedle troszkę jako takie miejsce noclegowe, prawda? A w tej chwili został przez Krzysztofa, jak gdyby przez jego inicjatywę, wydobyty urok tego osiedla, że bardzo dobrze nam się mieszka, poznaliśmy bliżej sąsiadów, prawda? I te stosunki, szczególnie jak ktoś miał małe dzieci, te 15-20 lat temu, prawda? To się bardziej zacieśniły. Także te spotkania, które też Krzysztof zainicjował, spotkanie osiedlowe, uliczne, jak gdyby no, scaliły nasze tutaj naszych sąsiadów. No tak, choroba troszeczkę ograniczyła jego czynności społeczne, ale mimo to cały czas działa, rozmawia z osobami tutaj działającymi, wspiera różne inicjatywy. W zeszłym roku była organizowana impreza tutaj sąsiedzka osiedla Rubinowego i też pomagał w organizacji tego. Ponieważ ma wiele kontaktów, wszystkich zna tutaj, jest osobą bardzo lubianą przez mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Dlatego o cokolwiek poprosi, wszystko jest zawsze wykonane. Krzychu, a powiedz mi, a to był ten, tutaj to jest ta część tego parku, co jeszcze pamiętam, to przesuwaliśmy te środki 2 lata temu? Tak, tak. Teraz? Tak, nie tak, tak dawno, nie? Tak. No właśnie. To co, czyś łopatę i kopiemy tak, dalej, nie? Tak, czy nawóz na podrzędka sadzi? Rozsypujemy. Orędownik integracji międzypokoleniowej i współpracy sąsiedzkiej. Szanowni Państwo, proszę powitać na scenie aktywnego lokalnie 2019 pana Jerzego Papycha. Zapraszam. Mnie to dużo daje, że docenili po prostu i władze, i ludzie, że no, że się starałem, że coś robiłem dla Rumianka, bo przecież ci starsi to wiedzą, jak Rumianek wyglądał, że tutaj nie było ulicy, tylko były drogi takie pod kolana w błocie. No proszę bardzo. No, jak budowano świetlicę, no to już potem zaczęło się takie życie bardziej i różnego rodzaju imprezy, spotkania towarzyskie i powstał klub seniora. No także, że życie płynie. Wszędzie go było pełno. No. Wszędzie go było pełno. Widoczny, aktywny. Ten miał ułatwione zadanie, bo tak jak mówię, byliśmy taką enklawą, wszyscy się znaliśmy, więc kontakt był bardzo taki swobodny. A teraz jak jest? Taki sam. Ja zawsze mówiłam, że sołtys taki jak był Jerzy Papych, to właśnie prawdziwy sołtys.